Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Może akurat 2 litry, ale tu jest tek na to. To jest 180 faktycznie. I 19 rok? No to pieron. Może być 19 w briefach. Fuh. Ile mówił? 17? 18? 17. 17 tysięcy. 186. Świeże auto, kurde. Wajcha do biegów, elegancka. Gdy państwo takich w domu nie mieli, to ja zapraszam. Ktoś nie potrafi startnąć, to wystarczy przekręcić. Nie siebie, ale wajchę. Jak tu ze światłem? Światło jest słoneczne. Wiosna, ach to ty. 19 rok, mój Boże, jakie to jest wszystko tanie. O kurczak. Ciężkie drzwi jak ołów. Dania. Wyczuwam kamerkę pod łapą. Nie mów, że nie ma. Nie ma guzika. No wiecie co? O, siódemka. Siódemka osobowa, czyli sytuacja jest rodzinna. Można płodzić i rozmnażać. Wszyscy wejdą. A teściowej torebka, proszę państwa, tutaj. Żarty, żarciki. A 180 koni to robi robotę. Tu jakiś tyciu. Teraz nasz kolega dostał pineskę. Takie były żółte knefliki. O! Silnik, dobra, zamykamy, dziękuję. Coś tu wyrobiło. Osłonka poskakała trochę. Płynu mało. Dziewiętnasty rok za 17 euro. Stał długo, Krzysiek. Długo stał bardzo. Jak to jest aukcji, to on musi stać z półtora miesiąca. Trzeba być pozieleniały na stole. Zanim go... Może wiesz, w Danii jest też postaw. Tak, bo to aukcja jest licytacja. Najlepiej po tarczy zawsze widać. On tylko na lawetę wjeżdża i... A w tych 2-2 tak było, czy nie? Czy nie spotkałem. Co? Nie spotkałem 2-2. W starych owszem, natomiast tych no nie spotkałem. Właśnie w starszych tak. W starych często zmyłka, bo się człowiek przyjdzie, tak. Na jara siądzie, bo wypas no, taki, że niemożliwy wypas. I Alik daje briefy, a tam cwaj, kurwa, każdy liczy akcyzę i... Dziękuję, Aliku. Dlaczego Alik? Alik wie, ile kosztuje akcyza w Polsce. Alik nie pierwszy rok handluje. Dajcie usiąść w porządnym samochodzie. O jak mięciutko, nie to co w tym BMW, twarde, sztywne, wszystko jak pyta murzyna. Przepraszam wszystkich murzynów. Ten też musi być długo, bo zjarało strasznie.
się ukryć okuler. Zwróciłem uwagę od razu, w tym roczniku takie auto no leżą, nie ma guzika. Powiem ci, te Turano daliśmy to na wypinanie. Miał co?